Ale piękny pan policjant, może jakiś mandacik? Świetna zabawa, panie co? Policjancie, co pan? Za co? Jak dziecko. Za co? Ależ panie policjancie, no dogadamy się. Ej, dobra, przestań. Zwykle masz dobry humor, a teraz zachowujesz się jak faja. No ty się zachowujesz jak... Ty jesteś fajar, jesteś straszną fajną. No, ty nie masz faj. Skąd wiesz? Bo proponujesz mi dużo rzeczy. Pokazać ci? No. To chodź. I co? Dziękuję. I co? Jajco, nie będę ci faj pokazywał, ty jesteś dziwny. No, bo nie masz się czym chwalić. No jasne, ty chyba lubisz po prostu takie okoliczności, co? Z policją. Dlatego no. Mandatów nie dostajesz, ci nie zatrzymują. No, ty sobie... nigdy kobiety nie dotknąłeś, wariacie. Dotknąłem, twojej starej. Ja twojej też. No i widzisz, jesteśmy rodziną. Jesteśmy kwita. Nie, no rodzina. No, bracia. Można mnie mówić papi. Jak? No papa, nie? A, papa. Tak, a ja do ciebie też będę mówił. No, skończmy, bo możemy dzisiaj zginąć znowu, tak? Bo Audi. Dobra, do mogę, chcę. Dawaj, Audi. Kurde, dobra. Co, boisz się, że rozwalę? No a co? No nie rozwalę. Tak. Serio. Po tym, jak Lester rozwalił się Internosa. No właśnie, to tym bardziej się chce nim przejechać. Wsiadaj. Wow! Jup, tak. Skąd masz taki dźwięk? Jak to skąd? Wow! Sprzedaj. Spierdol. Przepraszam. Dawaj. Prześmieszne, naprawdę. Wyszkolony. Dobrze, widzowie. To jest właśnie Raxon, profesjonalista. Okej, co teraz? Znasz jakąś dobrą laskę? Czy ja znam dobrą laskę? Kogo ja pytam? Przecież ty nigdy kobiety nie dotknąłeś. Mówiłem, że dotknąłem jednej. No jednej. No. Ale moja mama nie jest taka ładna, nie nadaje się do tego. Czy... No to co robimy? Jedziemy do urzędu. Byłem tam ostatnio. Bańkę mi wypłacili ponad za odszkodowania. Za mojego... Ile? No, za mojego Infernosa wypłacili mi milion. Co? Tylko? No tylko, idioto. No co, nie ubezpieczyłem jakąś super ekstra taryfą, bo nie miałem na to czasu. No, beznadziejnie jesteś po prostu w tej sprawie. Wyznaj. No, beznadziejnie to prowadzisz, bo mi rozwaliłeś auto za kilka milionów i masz u mnie dług, 3 miliony. Mówiłem, że to Lester. To mi wyście 3 miliony dolarów. Chciałbyś. Nie, no poważnie. Jeżeli nie zapłacisz ty, to zapłacą twoje dzieci. I potem inne pokolenie. I no to lepiej sobie zrób, żebym miał skądś ściągać kasę. To później. Masz mi pomóc. Przyjdziesz wieczorkiem, zrobię nam małe dwojnki. O kurde, i będą za kolakami jak ty. No albo takimi pacanami jak ty. No. Ja. Jesteś tak głupi, że ci włosy wypadają. No to by już nie rosną. Bo im wstyd. No to popatrz dokładnie. No właśnie widzę. Wysapało. Grube loki. Jakby cię ktoś odwrócił, to jak miotła. Jesteś łysy i głupi. Ty masz włosy i nie masz przyszłości. Ty masz brzydki ryj i okulary. A ty kolczyki jak... Dobra. No, co? Nie porówno, bo ci będzie nie bardzo niemiło. No, prowadź. Pierwszy raz chyba tak na taką oficjalną randkę idziemy, co? No. Urzędzie. Szkoda, że do urzędu, a nie do restauracji.